Na scenie do ostatniego występu w drugiej edycji programu Big Brother szykuje się zespół Demono. Proszę Państwa, ten program zmienia życie wszystkich. Moje także zmienił. I naprawdę, łamiącym się głosem, zaproszę do nas Marzenę, która została zwycięszczenią tego programu. Marzena, masz 30 sekund na opuszczenie domu Wielkiego Brata. I pamiętaj, że na zewnątrz jest ślisko. Mój kochany. No i chyba jeszcze tu przyjdę. Do widzenia, Wielki Bracie. Mirusiu mój, napisałam ci wierszyk, mam na ciebie. Dzięki, I love you. Masz serduszko. Nie to zajebiście. Co ja takiego zrobiłam? Marzenka, czas na autografy już za chwilę. Za chwilę pierwsze wywiady, pierwsze sesje zdjęciowe. Na scenie gra dla ciebie zespół Demono. Spójrz ostatni raz na domek, w którym mieszkałaś przez 14 tygodni. Trudno znaleźć słowa, proszę Państwa, które w tej chwili potrafią wyrazić, jak bardzo jestem ja wzruszona. Nie wątpię, że wszyscy, którzy oglądali tę edycję programu Big Brother, to wszystko dla ciebie, dziewczyno. Wszyscy przyszli tutaj dla ciebie. Wygrałaś drugą edycję programu Big Brother. Jesteś najlepsza! Nie wiem, co powiedzieć. Chciałabym coś powiedzieć mądrego, ale nie wiem co. Nie mów nic. Ciesz się tym. Trafisz na Stany, zobacz. Tu już prosta droga i pierwsza w prawo. Dasz sobie radę. Buziola na szczęście. Big Brother w Polsce wreszcie na dole. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest Rafał. Marzenko, Marzenko, droga zwycięzczyni. Ja wiem, chwileczkę, rozumiem. Naprawdę dla mnie? Tak, a ja mam dla ciebie kwiaty. Bardzo proszę. Proszę, musimy mówić do mikrofonu. Rafał jest już przy tobie. Jest już trochę cieplej. Dobry wieczór. Rafał, oczywiście zostań, bo jesteś bardzo, bardzo potrzebny teraz. Dziękuję za ten pomysł na prezent, na cebulę. Ja mam dla ciebie chusteczki. Dziękuję. Czy wierzysz w to wszystko, co się stało? Nie.
Nie. Wygrałaś 500 000 złotych. Wiesz, ile to jest? Nie. Rafał też tego nie wiedział. Jak go pytałem przed twoim wyjściem tutaj jeszcze. Wygrałaś 2. edycję programu Big Brother. To chyba niesamowite dla ciebie wrażenie. Nie wierzyłaś w to do końca, prawda? Nie. Ja nie wiem, co ja mam w ogóle powiedzieć. Boże, ja przepraszam wszystkich. Wojtuś! Marzeno, jesteś 9. kobietą, która wygrała ten program na całym świecie. Którą? 9. Jest 9 takich kobiet. Jedną z nich jesteś ty. Jestem ładna, obiecująca i przebojowa. Czy tak o sobie mówiłaś? W życiu. To tak Rafał może sobie powiedzieć. Tak. Rafał, no tak mówiła, przecież razem to widzieliśmy. W życiu tak o sobie nie powiem. Może moja mama, ale nie ja. Dzisiaj muszę ci powiedzieć, bardzo gorąca atmosfera była w twoim mieście, tam gdzie mieszkasz i pracujesz, w Gorzowie Wielkopolskim. Wysłaliśmy tam specjalną reporterkę, Manuelę Michalak. Cały Gorzów, widziałaś zresztą to, prawda? Cały Gorzów kibicował ci, a teraz możemy się przenieść do Gorzowa. Atmosfera w każdym razie jest, jak widzimy, o, tak gorąca i tak niezwykła i tak niesamowita, że łącza padają pod wpływem twojego głosu i pod wpływem informacji, że ty wygrałaś. Dziękuję bardzo, Manuela była bardzo dzielna, prawda, w Gorzowie. Ja chciałam coś powiedzieć, że ja po prostu trochę nie wierzyłam, bo ja się nie nastawiałam na to, żeby wygrać, tylko żeby coś przeżyć, taka jakaś rezygnacja była w moim życiu, taka nastąpiła jakaś, taka łam z... No, miałam doły niezłe i sobie pomyślałam, że ten program mi się tak podoba, to życie moje, które tutaj dostałam, nabrałam nowego powietrza w moje płuca małe i one zrobiły się tutaj większe i szersze. I coś jeszcze chciałam powiedzieć i nie chciało mi się wierzyć, że po prostu... Bosiu! Że... Nie, no ja wierzę w to, że ludzie chyba wierzą aktorom jednak, bo ja w to... Spotykałam się przez swoje życie z czymś takim bardzo często i chodziłam i ryczałam, że aktorka to zaraz mówi jakieś bzdury i głupoty opowiada, a skoro mogę chyba tak powiedzieć, zostałam wybrana, to wydaje mi się, że nie jest źle. I tak sobie pomyślałam, po raz pierwszy sobie pozwolę na to, bym strasznie chciała ludzi zaprosić, żeby chodzili do teatru, bo z tym teatrem coś jest tak ostatnio. I że chłopcy, zapraszajcie swoje dziewczyny na spektakle, bo ja wiem, że nie można się całować, co prawda, w ostatnim rzędzie, ale jak można pięknie się trzymać za ręce w pierwszym.